Witam serdecznie. Na chórze miałem odwiedziny dwóch panów i sympatyczne pani. Prosili mnie o naukę gry na gitarze. Obiecałem, że nagram lekcję, która nie przekroczy 10 minut. 10 minut i możemy już grać. Pierwsze kroki, tak jak kroki dziecka. Najbardziej potrzebne rzeczy, żeby nie był natłok, żeby nie zniechęcić się. Najważniejsze to jest strojenie, już mówię. Nazwy strun. E, H, G, D, A, E. Liczymy od dołu, tak jak stoimy, to od butów, od dołu, od podłogi. Numerki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak pójdziemy do sklepu kupować struny na przykład G, to mówimy G3. I sprzedawca już wie, jaką strunę chodzi. E6 to jest ta gruba, a E1 ta cienka, chuda. E i E to jest też. Strojenie polega na tym, że najlepiej stroić porównywawczo. Tak jak są tam te dźwięki, to na klawisz, na Casio nacisnąć, zakleszczyć. Ja stroję zawsze tutaj nie od tego E wysokiego, tylko od tego niższego. Te same alikwoty. Tak. Porównywawczo. Puszczamy strunę w dół i ciągniemy do góry. Teraz H, puszczamy strunę w dół. Jeden dźwięk. Potem jeszcze następne dźwięki, można sobie potem włączyć komputer i z tego, co będzie nagrane, stroić gitarę. G. A. R. E6 pogłośnie. Na początek jest od czego stroić. Jak ktoś sobie kupi gitarę, bo pan mówi, że kupił sobie gitarę, to już można z tym rozpoczynać strojenie. Tu mam własne kompozycje, a proponuję tej pani także może spróbować. Przyda się dzieciom, wnukom, gdzieś przy ognisku. Warto. Warto, muzyka uszlachetnia, muzyka jest, daje radość. Może o tej pieśni rozpoczniemy. Życie cudem jest. Tak. Chwyty podaję teraz. Zanim rozpoczniemy grać, można sobie zatrzymać. Te numerki oznaczają numery palców, zaraz wytłumaczę. Duże litery, akordy durowe, a małe akordy molowe, e-mol. To jest mol, bo jest mała literka, g-dur, dur, bo duża literka. I jeszcze te chwyty podam. Numery palców, jak widzicie. C-dur, d-mol, nazwy strun jeszcze raz. Tu jest już tak na zapas, na przyszłość, tak zwany barowy chwyt, z całym palcem przez wszystkie struny. To jest trudne, ale to w przyszłości. W przyszłości. Raz pokażę ten najtrudniejszy. Cały palec kładziemy. Tak. Drugi palec. I tu już na przyszłość podaję. I kolejna przesuwamy, zmieniały się nazwy. Fizdur, Gedur, Gizdur, Adur, Bedur. To na przyszłość, tego na razie nie.
Wracamy do pieśni naszej kochanej, życie cudem jest. Tu nutki, jakby ktoś chciał zagrać, tych, którzy znają nuty, ale to niekoniecznie, na gitarze niekoniecznie. Tak. Jak łapiemy chwyt, proszę bardzo, to żeby było jak najbliżej tego progu, to są progi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej. To trzecim palcem D-dur. I nie tutaj, tylko jak najbliżej tej blaszki, tylko progu, bo lepszy dźwięk jest tutaj. On nie brzmi tak. Odetrę trzy palce. Drugim, trzecim i czwartym. Teraz rozrysowany. D-dur, teraz G-dur i A-dur. Trzy palce muszą się zmieścić w tym drugim progu. A dlaczego? Bo zaraz pokażę. O, A-dur. Tutaj. W jednym progu aż trzy palce są. Zaśpiewam tę pieśń, ustawię teraz na tej pieśni. Dobra. Pamiętajmy też w czasie śpiewu o dykcji, żeby mniej dźwięczne sylaby były też słyszalne. O wszystkich jego dobrodziejstwach. I te chy musi być słyszalne. O wszystkich jego dobrodziejstwach. Życie cudem jest, życie cudem jest, nie zapominaj, nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. I teraz proszę pokazać, trzymać tutaj na tekście i na chwytach. Te kreski oznaczają momenty zmian chwytów. Ja będę śpiewał i możemy już razem śpiewać. Życie cudem jest. Życie cudem jest. Nie zapominaj, nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwa. I pochwalę się jeszcze jedną pieśnią. Chwyty są te same, co to na tych tabelach były rozrysowane. G-dur, E-mol, G-dur, D-dur, to jest refren w tej ramce i zwrotki. Wszystko przemija, a ty bądź ze mną. Wszystko przemija, a ty bądź ze mną. Ukryty w kolorach tęczy, gdy anioł przed tobą kręczy. Ukryty w dziecięcych oczach, ukryty w dziewczęcych włosach. I refren. Wszystko przemija, a ty bądź ze mną. Wszystko przemija, a ty bądź ze mną. Druga. Ochraniaj nas przed burzami, gdy oczy kryją się za nim. Ochraniaj przed nieszczęściami, ochraniaj i bądź zawsze z nami. Wszystko przemija, a ty bądź ze mną. Wszystko przemija, a ty bądź ze mną. Bądź ze mną. Zakończenie, bądź ze mną, C-dur i G-dur. Dla przypomnienia na koniec jeszcze podam te chwyty, które występowały w tej pieśni. To jest ta tabela. D-dur było... Nie, było tak. G-dur, E-mol i D-dur. I potem jeszcze było C-dur w zwrotce. Te punkciki oznaczały miejsce stawiania palców.
Drodzy Państwo, dalej już można kroki samemu robić. Są śpiewniki. Można się zaopatrzyć w taki śpiewnik na przykład pielgrzymkowy. W internecie są, wpisać sobie w Google na przykład Czarna Madonna, wydrukować i tam są chwyty już nad słowami, tak jak tutaj widać. Czarna Madonna, na przykład wczoraj było święto, piękne święto, święto Najświętszej Marii Panny, także święto aniołów, bo radowali się, gdy Maria przyszła do nich. W niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tak. Tu są chwyty. Tą pieśń każdy zna, już nie będę śpiewał. Tak, obiecałem jeszcze w tej rozmowie, że nagram pod płomyki kulinarne nagranie. Mam to nagranie zrobione, przypomniało mi się. Tu będzie na dole w okienku ring przy zamku, w szymbarku. Będą podpłomyki. To jest, podejrzewam, że w dawnych czasach podpłomyki to były zrobione z mąki i na jakimś czymś gorącym, jakimś kamieniu czy patelni, to były się nazywa podpłomyki. Tu jeszcze pokażę ciekawostkę. Proszę bardzo. Mój kochany Jaśmin, zrobiłem taką drabinkę. Te gałązki były pierwsze, były malutkie, a tej w ogóle nie było. Tej nie było, ona niedawno wystrzeliła. Tak. Jest największa, najgrubsza, najpotężniejsza. Nie było w ogóle, ostatnia zakiełkowała i jest największa. Tak. I rodzi się od razu taka myśl, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak. Myślę, że 10 minut zmieściłem się. Tutaj jeszcze mam, pokażę. Objawienie w Kroślu. Tak, nad Panem Jezusem anioł się ukazał. Tak. O, widać. Tak. To będę już kończył. Uważam, że 10 minut było. Spełniłem życzenie. Jeżeli można, to już tak od siebie, zagram pieśń już poza lekcją. Tu gdzieś mam skrzynkę na tym. Pieśń Edwarda Stachury, słowa Jeszcze zdążymy. Dedur, emol, dedur, gedur, dedur. Dedur, emol, dedur, gedur, dedur, adur. I w refrenie dedur, gedur, dedur, gedur. Dedur, gedur, adur. Słowo można z internetu sobie wydrukować. Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć. Te solówki są niekonieczne. Tęskność zawrotna przybliży nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet. Się odnajdziemy. W świecie, świat jest piękny. Jest trudny, jest walka, ale też są, można, jak się dobrze przypatrzymy, są cudowne momenty. Tęskność zawrotna przybliży nas. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. I tu jest dykcja potrzebna. Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą Malstardę, czyli mieszkanie. Z oknem na rzekę lub też na park. Tutaj widać rzekę i ławkę i młyndam, ale już nie będę pokazywał. Złożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Ja on dostał w prezencie się takie zegar z kokółką, się podciągało takie linie. Schodzić będziemy codziennie w świat. I ostatnia zwrotka. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg paluszkami, kciukiem. Wojna.
wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć. Piórkowanie pokażę. Lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Tak. I na ten koniec, żeby nie przedłużać, to mi się przypomniało, jeszcze rękopis tej pieśni znalazłem, Wszystko przemija, dla grających na klawiaturze. Są też nutki. Tak. Życie jest piękne, życie jest cudem. Warto żyć dla miłości, warto żyć dla muzyki. Spełniłem to, co obiecałem. Tak chciałem. Życzę wszystkiego dobrego dnia każdego. Bywajcie zdrowi i bądźcie szczęśliwi.